Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Potęga Płodności. Dorota Dusik, a ze mną w dniu dzisiejszym mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Witam serdecznie, Joasiu. Witaj, Doroto. Dzisiaj dalszy ciąg, tematyka rozwodu. Tematyka w zasadzie dokumentacji. Jakich dokumentów może zażądać, jakie dokumenty mogą być potrzebne do sprawy rozwodowej? To bardzo różnie wygląda. To znowu wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Może być tak, że pozew o rozwód będzie uzupełniony o dosłownie 2 albo 3 dokumenty, a może być tak, że będzie składał się z kilku kilogramów załączników. Kilka kilogramów? Może tak być. Wow. To zależy od sytuacji. Czyli w sytuacji, kiedy występujemy o rozwód bez orzekania o winie, powiedzmy, że wszystko mamy dograne, dogadane, to poza pozwem załączamy tylko skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, czy aktów urodzenia dzieci, jeżeli tych dzieci jest więcej niż jedno. No, czyli mogą to być 1, 2, 3 dokumenty. Poza pozwem. A co to znaczy jeszcze dogadane wszystko? No to na przykład ustalone mamy, jak będą wyglądały kontakty z dziećmi, z kim dzieci będą na stałe mieszkać, jakie będą alimenty. Czyli mamy to wszystko już ustalone. No to wtedy nie musimy załączać kilku kilogramów dokumentów, bo w przypadku przeciwnym, czyli takim, gdzie nic nie jest dogadane, bo nie mogło być dogadane na przykład. Bo wiemy, że dlaczego? No bo po drugiej stronie na przykład mamy kogoś, kto jest niedogadywalny. Tak to bywa. Są osoby, z którymi po prostu nie sposób się porozumieć, tak? Z różnych przyczyn. A jakie są najczęstsze takie przyczyny? No często są to osoby, no nie wiem, tak mocno niedojrzałe, tak bardzo identyfikujące rozwód, odejście małżonka ze swoją porażką życiową, że są to osoby, które po prostu no, odgryzają się. I to odgryzają się w każdym możliwym aspekcie. Czyli nie wyrażają zgody na nic. Mhm. W związku z tym no, wtedy trzeba... Kilogramy? No, trzeba wtedy grać z reguły twardo. Często tak bywa. Wtedy mogą być to znowu w zależności od sytuacji bardzo różne dokumenty. Mogą to być dokumenty dotyczące no, chociażby kosztów utrzymania dzieci, różnego typu faktury, różnego typu zaświadczenia, czasami historie choroby, czy właśnie jakaś dokumentacja medyczna, bo przecież bywa tak, że są dzieci, które mają określone problemy zdrowotne, te problemy zdrowotne generują jakieś dodatkowe koszty, no i to, albo nawet jeżeli nie koszty, bo są leczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to bardzo dużo wysiłku to kosztuje tego rodzica tak zwanego pierwszoplanowego. Tak. Dowożenie, gdzieś tam no właśnie jeżdżenie, organizowanie różnego typu jakichś, nie wiem, wizyt lekarskich, zabiegów, rehabilitacji. Różnie to bywa. Każda sytuacja jest indywidualna. Więc mogą to być, tak jak powiedziałam, dokumenty dotyczące kosztów utrzymania dziecka, czy w ogóle sytuacji dzieci. Mogą to być dokumenty dotyczące tego, właśnie, kto jest rodzicem pierwszoplanowym, bo mamy konflikt na tym tle. Jedno z rodziców uważa, że dzieci powinny mieszkać z nim, a drugie również tak uważa. I wtedy dajemy różnego typu dokumenty, które świadczą o tym, jaki jest zakres tych osobistych starań danego rodzica. Na przykład, kto chodzi na wywiadówki do szkoły, kto organizuje no właśnie tą opiekę medyczną, kto dziecko, nie wiem, wozi na zajęcia dodatkowe, kto z dzieckiem jeździ na jakieś wyjazdy wakacyjne. Różne mogą być to aspekty życia, w których się przejawia to, że dany rodzic no, daje z siebie dużo czasu, dużo zaangażowania. Więc to mogą być też na to różnego typu dowody. Rozumiem. Mogą być dowody na to, jaka jest sytuacja finansowa, majątkowa, osobista każdego małżonka. Tak? Bo ja na przykład mam, nie wiem, jakiś kredyt, prawda, czy w ogóle jakieś obciążenia, jakieś zobowiązania, bo na przykład rodzic, z którym dzieci mieszkają na stałe, nie wiem, zaciągnął jakieś pożyczki, żeby finansować potrzeby dzieci, ile ten rodzic zarabia i znowu wykazywanie też tej sytuacji finansowej, majątkowej drugiej strony, tak, że dobrze zarabia, że pracuje tu, a na przykład czasami nie jesteśmy w stanie wykazać
w sposób taki zobiektywizowany, ile kto zarabia, bo nie mamy dokumentów typu zeznanie podatkowe. Czasami mamy, czasami na przykład małżonkowie się rozliczali przez jakiś czas razem z podatku, no i mamy te zaświadczenia, albo czyli te zeznania podatkowe, albo mamy, no jesteśmy, dysponujemy jakimiś dokumentami, które świadczą o tej sytuacji. Ale czasami to jest tak, że tę sytuację finansową, majątkową w sposób pośredni dowodzimy. Tego małżonka, który będzie zobowiązany do alimentacji, czy jest zobowiązany do alimentacji, bo dzieci z nim na stałe nie mieszkają. Znaczy pośredni? No pośredni, na przykład pokazujące poziom życia. Albo jeździ na wycieczki zagraniczne i przysłał dziecku kartkę, na przykład z Malediwów. Kiedyś w sprawie alimentacyjnej składałam taką właśnie kartkę z egzotycznego kraju, którą ojciec wysłał dziecku. No to świadczy o tym, że stać cię na kosztowne wyjazdy zagraniczne, tak? No to świadczy o poziomie życia. Jakieś inne dowody, typu jakieś, nie wiem, podania o pracę, życiorysy na przykład, prawda? Życiorys, czy to CV tak zwane, z którego wynika, jakie ten rodzic ma doświadczenie zawodowe, jakie ma wykształcenie, no to z tego wynikają też te możliwości zarobkowe. Ile on przy tym swoim potencjale wykształcenia, doświadczenia jest w stanie uzyskać na rynku pracy. Albo jakieś czasami, no różne mogą być te pośrednie dowody. No właśnie czasami z jakichś mediów społecznościowych print screeny, bo ktoś się pochwalił właśnie nowym samochodem albo wyjazdem, a różne. Więc czasami to mogą być, może być bardzo wiele dokumentów. Ostatnio składałam takie pismo, gdzie były 44 załączniki. I to niektóre załączniki składały się z wielu dokumentów, więc tego było tyle. Czasami tak bywa. Było co robić. Jest co robić, oj tak. Skoro całe księgi. Żeby to, wiesz, opracować, no, samo pismo miało 40 stron, plus było 40, ponad 40 załączników. Też z których wiele było wielodokumentowych, czyli wielostronicowych. Czyli zbieranie. Czasami albo, tak. Albo po prostu takie dogadanie się, dojrzałe dogadanie się dwojga ludzi i wtedy już jakby nie ma potrzeby tych wszystkich ściągań, tych wszystkich dokumentów, bo ludzie potrafią się dogadać, no to z automatu już jakby oszczędzają sobie i czas, i również i pewnie finanse, tak, no bo nie muszą tutaj do niczego dochodzić, zbierać i inwestować się dodatkowo w siebie w tym wszystkim. No, jeżeli mamy osoby, które potrafią dojrzale złapać dystans do różnych kwestii, to wtedy jak najbardziej jest to tak możliwość dojścia do konstruktywnego scenariusza rozwodowego. No ale życie jest różne. I ludzie są też różni. I w związku z tym rozwody bywają prowadzone według różnych scenariuszy. Jak częściej jest to się odbywa? Częściej jest to, że ludzie potrafią i mogą rozmawiać i to konstruktywnie coś wychodzi, czy jednak mimo wszystko częściej jest, że traktują ten rozwód jako coś, jakąś porażkę, co jakieś niepowodzenie życiowe i chcą za wszelką cenę komuś uprzykrzyć życie? Często jednak częściej. Myślę, że częściej się udaje jednak dojść do jakiegoś porozumienia. Czasami to nie jest tak, że od razu, czasami dopiero w toku postępowania. Bo ludzie zobaczą, że to nie jest tak prosto. Także i często jest tak, że jest pierwsza rozprawa, druga, trzecia, już zaczynają zeznawać pierwsi świadkowie i ludzie sobie uświadamiają, że to naprawdę nie są imieniny u cioci. To nie jest tak przyjemnie. Sala sądowa to nic przyjemnego.